mamy przyjemność gościć legendę judo, nie lada kratka dla fanów również MMA. Od razu przejdę do tej formuły. Pojawiły się ostatnio pogłoski już coraz, że masz walczyć z Mariuszem Pudzianowskim. Czy mógłbyś się do tego jakoś przygotować? Myślę, że poczekajmy jeszcze parę dni, myślę, że niedługo będzie to wszystko wyjaśnione. Będę być w ciągu tygodnia, czy rzeczywiście będę walczył, czy nie. Ale z twojej strony jest chęć na tą walkę? Nie, no już jakiś czas temu było mówione na temat naszej wspólnej walki. Ja wiem, że ja jestem otwarty, natomiast nie chcę tutaj jeszcze spekulować, dopóki będzie, jak będzie wszystko dograne i dopracowane, no to nie będę nic więcej mówić. W każdym razie jest możliwość, że możemy stoczyć razem walkę. A rozumiem, że na ostatniej gali KS Box obserwowałeś Mariusza w jego drugiej walce MMA. I co sądzisz o tym występie? No wygrał. Najważniejsze, że wygrał. Zaskoczył cię czymś? Tak, no tym, że wytrzymał 10 minut, chociaż ciężko było mu. Ale fakt, że wytrzymał, no to naprawdę wielki szacun, bo jak wiemy, no, przestawić się z takiej dyscypliny, jaką on uprawia na MMA, to nie jest łatwo, to potrzeba czasu. To jest tak, że w ciągu kilku miesięcy nauczymy się wszystko, to potrzebne są lata. I tutaj tym bardziej jeszcze kwestia przystosowania swojego organizmu do innej pracy, prawda? No, tutaj widać było, że było mu ciężko, ale wytrzymał i to wytrzymał dwie rundy, wygrał zasłużenie, także super. Natomiast za dwa tygodnie, już nie całe dwa tygodnie, następny weekend Mariusz toczy walkę z Timem Silvią. Jakieś typy, eksperta? Znaczy nie uważam się za wielkiego eksperta w tej dziedzinie, natomiast no, troszeczkę tam już się orientuję, na czym to polega. Każdy z nas jest dobrym ekspertem w tej dziedzinie. Tak, więc tu się wszystko może zdarzyć, aczkolwiek będzie Mariuszowi ciężko, bardzo ciężko. Tym bardziej, że tutaj firma też odpowiednio waży. Nie ma tutaj tak zbytnio dużej różnicy wagi. Wzrost jest dużo wyższy u firmy. Ciężko, no oczywiście tu papiery bardziej mówią i przemawiają za Silvą. Natomiast jak wiemy, MMA jest taką dyscypliną, że wszystko się może zdarzyć, także nie wiadomo. Ostatnio na MMAX pojawił się reportaż przygotowań Janka Błachowicza właśnie w twoim teamie. Jak wiemy, tam również trenuje kilku cięższych zawodników kategorii powyżej 95 kg. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat rozwoju na Stula Team? Czy przebiega tak, jakbyś się tego spodziewał? Znaczy, ja myślę, że jest ok, ponieważ przez jak zaczynałem się bawić się, chociaż no, trenować MMA, no to było nas dwóch, trzech. Ja, Robert Piotr, Łukasz Lutowski i od czasu do czasu ktoś tam jeszcze do nas dochodził. Było nas mało. W tej chwili rzeczywiście jest bardzo mocna grupa, jest dużo mocnych zawodników, szczególnie waga półciężka i ciężka, gdzie naprawdę jest kim potrenować. I z tego się cieszę, bo mam z kim ćwiczyć. Tutaj Jan też musi mocno obciążyć przed jego walką tutaj na gali. Także jest ok, no, lepiej jak jest 15 niż jak jest 2-3. I widać, że chłopcy są chętni do pracy. Pracujemy wspólnie. A czy Janka ściągnęliście zabiegami jakimiś czysto menedżerskimi, czy po prostu był to zbieg okoliczności, że akurat był przejazdem i zabitą, spodobało mu się? No to trzeba z Jankiem rozmawiać. Myślę, że tutaj przyprowadził się do Warszawy ze względu na swoją miłość. Naszego klubu. Ale zamierzacie tworzyć pod przygotowania profesjonalnie, pozyskiwać sparring partnerów, ściągać zawodników z innych klubów, czy raczej bazujecie na własnych zasobach? My jesteśmy, no, mamy swoich zawodników, którzy bez żadnych no, specjalnie takich reguł, że jak ćwiczysz u mnie, to nie możesz nigdzie indziej ćwiczyć. Drzwi są otwarte, każdy z całej Polski może przyjechać, trenować u mnie w klubie. Jest to taka różna formuła, bez żadnych zobowiązań. Teraz chciałbym się troszeczkę jeszcze zapytać o twoje przygotowania do MMA. Czy w tym momencie jesteś w cyklu treningowym, czy raczej robisz roztrenowanie, przygotowujesz się do jakiejś wakacji, czy raczej cały czas ciężki trening?
cały czas jestem w cyklu treningowym. Spodziewasz się zorganizować sobie jakąś walkę MMA przed pojedynkiem ewentualnym z Mariuszem Pudzianowskim na przedkarcie, bo wiadomo, że już od dawna nie walczyłeś? Nie zamierzam. Dosyć ciężko i mocno trudniej był w klubie. Często te sparingi wyglądają prawie że jak walki tak na gali, także nie widzę takich potrzeb. Od razu jeszcze o ciężkie treningi. Czy jesteś zwolennikiem treningów w piąstkówkach? Czy w jaki sposób jest to pomocne dla zawodników MMA i jak te treningi ewentualne w piąstkówkach na 30, 40, czy jak to wygląda? Jaka siła ciosu? W piąstkówkach jest bardzo dużo treningów i bardzo dużo walczymy właśnie przekroju, czyli po MMA. To musi być, to jest zupełnie inaczej człowiek, zawodnik się ustawia, inaczej warczy niż w dużych rękawicach, więc my tych sparingów mamy dużo. Jeżeli dochodzi do, znaczy jest BPS, bezpośrednie przygotowanie przed startem, to już są, zawodnik jest mocno obciążany i też już jest sparingi dochodzeniowe w piąstkówkach. Oczywiście to jest tak, że nie walimy na 100%, bo wiadomo, że to się skończy szybko, prawda? Natomiast 60-70% to jest mniej więcej coś takiego. Czasami oczywiście na czasy komuś tam się wyrwie, ale to czasami generalnie to jest tak, że każdego szanuje i szczególnie w piąstkówkach, a jak są jeszcze dochodzeniowe, gdzie stoi ktoś, prawda, 20 minut czy 15, prawda, i dochodzimy do niego, wiemy, że jest on zmęczony, także jest to troszeczkę inaczej. Uważamy. Natomiast uważam, że musi być dużo treningu w piąstkówkach, no bo to jest walka w piąstkówkach. Jeden z Twoich zawodników trenujący jest również w Twoim klubie, bo jak wiemy, trenuje też... Nie mówię, tylko w moim klubie, tak, trenujemy razem, tak. Stoczył dzisiaj walkę, która zakończyła się wynikiem no contest, proszę z powodu kopnięcia soccer kick, tak zwana technika soccer kick. Jak uważasz, co zadecydowało? Czy brak reguł, czy stres, czy po prostu w fervorze walki zapomniał? No, to myślę, że trzeba jego spytać. Ja myślę, że tutaj troszeczkę było niedociągnięcie ze strony organizatorów, że nie ustalili z zawodnikami konkretnie, co można, czego nie można, bo tak powinno być. Tego nie możemy robić, to możemy. Wtedy zawodnik wie i w momencie, kiedy rzeczywiście robi coś, co jest zakazane, no to dostaje kwalifikację albo żółtą kartkę, a potem już kwalifikację, bo to jest normalne. No tu myślę, że troszeczkę emocje, trochę to, że też nie bardzo było wiadomo, co można, co nie można, spowodowało, że tak wyszło, jak wyszło. No. Ale decyzja jest słuszna? Myślę, że decyzja jest słuszna i jak najbardziej nie krzywdzi żadnego z zawodników. Dwa, trzy pytanka kaplerskie. Czy w nastolatym odbywają się treningi brazylijskiego jiu-jitsu? Nie. Czyli w ogóle nie robicie formuły ludzi? Nie, robimy judo dla dorosłych, judo dla dzieci i robimy MMA. Czyli Paweł Nasula dalej nie jest przekonany do formuły brazylijskiego jiu-jitsu? Nie, jestem przekonany. Bardzo fajna formuła, dobra, skuteczna. Ale no... Czy planujesz jakieś starty w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu, żeby pokazać wyższość judo nad jiu-jitsu, ewentualną wyższość? Nie, no nie ma takiej potrzeby. No. Po co? Są zawodnicy, którzy są bardzo dobrzy do brazylijskiego jiu-jitsu. Są zawodnicy, którzy są bardzo dobrzy w judo, prawda? Uważam, że każdy z tych, zależnie od zawodnika, jest dobry, skuteczny i pomocny, szczególnie w MMA. Czyli jak już judo, to zastosowanie judo bardziej w MMA niż technik jiu-jitsu w MMA? Jeszcze raz. Jeżeli trenujecie w klubie judo, czyli staracie się te techniki z judo zastosować do MMA? Też judo, ale z jiu-jitsu tak samo. Znaczy to oczywiście też robimy parter, robimy różne techniki z brazylijskiego jiu-jitsu. Przekrojowo. Wiadomo, czasami się wygrywa w stójce, czasami w parterze, czasami dźwignie na nogę się założy na rękę, prawda, udusi się, wszystko. Naszym gościem, bo ja już swoje pytania wyczerpałem, chyba uzyskałem wszystkie gotujące mnie kwestie, wyczerpałem, także naszym gościem był Paweł Nasula. No i dziękuję.